tym pojedynku zmierzą się wielokrotny medalista Pucharu Polski w grapplingu, reprezentant klubu Husaria Mława, Robert Wodzyński. I za moment do klatki będzie zmierzał zawodnik Husaria Mława, Robert Wodzyński. Grappler, przede wszystkim, jak mówił, brazylijski jiu-jitsu jest jego sportem, tutaj bardzo wspierany mocno przez zawodników, kolegów klubowych. Już z Frankiewiczem Marcinem, który będzie go rywalem, dwukrotnie mierzył się na macie. Dwa razy wygrał, więc no, Marcin Frankiewicz, jak słyszeli Państwo, podczas wejścia ze studiem przed oficjalną ceremonią otwarcia, będzie chciał dowodzić, że do trzech razy sztuka. Robert Wodzyński. A jego przeciwnikiem będzie trzeci zawodnik Mistrzostw Europy Grapplingu i zdobywca Pucharu Polski Jiu-Jitsu. Zawodnik i trener klubu walki Grappler. Marcin Frankiewicz. I do ringu zmierza zawodnik, trener, organizator dzisiejszej gali, Marcin Frankiewicz. Z charakterystyczną swoją brodą, którą nosi już od dłuższego czasu, 102 kg na ważeniu, 12 kg mniej od rywala. Tym razem w jiu-jitsu mówił, że no, chce zrobić walkę dla siebie, nie zależy mu tak naprawdę na wyniku, że chce pokazać, że w jiu-jitsu też można, mimo wieku, bo wiemy, Marcin Frankiewicz skończył 38 lat, a tak przecież niedawno rywalizował na Gorilla Fight Arena w Warszawie. No, jedna z większych postaci sportowych w tym mieście. Panie i panowie, przed nami pojedynek, który będzie grapplingowym starciem w formule brazylijskiego jiu-jitsu. Bez liczonych punktów, wyłącznie do poddania. Limit wagowy to 112 kg. Walka będzie toczyć się na dystansie 114 kg. Przepraszam. Walka będzie toczyć się na dystansie jednej 5-minutowej rundy. Sponsorem tego pojedynku jest firma Rotrans. W tej walce zmierzą się w narożniku niebieskim 33-latek, mierzący 187 cm i ważący 114,5 kg. Reprezentant klubu Husaria Mława, Robert Wodzyński. Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 38-latek, mierzący 181 cm i ważący 102 kg. Reprezentant klubu walki Grappler, Marcin Frankiewicz. Walkę poprowadzi sędzia Dominik Rajkowski. Dominik Rajkowski z warszawskiego klubu Berserkers Team będzie sędzią tego pojedynku. Robert Wodzyński, Marcin Frankiewicz, 5 minut do poddania bez punktów. No zobaczymy, panowie, co nam pokażą w klatce. Jest to waga ciężka. Runda pierwsza. Zaczynamy. Runda pierwsza, tutaj spokojnie, walka o uchwyt za nadgarstki. Na razie próba złamania postury za kark w wykonaniu Frankiewicza, ale już Wodzyński gdzieś się pcha ręce. Próbuje złapać underhooki pod pachami zawodnikowi, trenerowi z Mińska, Mazowieckiego. O, to Marcin teraz mocno dociśnięty do siatki przez swojego oponenta. No, Frankiewicz już też kawał historii ze sportami walki. Zaczynał w szczecińskiej filii Berserkers Team. Później trenował w warszawskiej Palestrze, aż założył swój klub, gdzie teraz szkoli sam swoich zawodników. Teraz wyciągnął nogę Robert Wodzyński, łapie w pas, ale świetna obrona Marcina Frankiewicza. No ale niestety tutaj w końcu stracił równowagę zawodnik klubu walki Grappler. Od razu w pozycji bocznej już próbuje wykluczać ten krucyfiks z góry w wykonaniu Roberta Wodzyńskiego, ale Frankiewicz świetnie tutaj próbuje się wydostać, wykręcić spod tych 114 kg zawodnika z Mławy. Przychodzi do pozycji północ-południe teraz Robert Wodzyński. No tutaj pojedynek kończy się poddaniem. Nie ma punktów w tej walce, więc no tutaj zdobywanie tych pozycji w żaden sposób nie wpływa na jej rezultat.
No zobaczmy, to chyba już podłapuje tam gdzieś uchwyt do Kimury, próbuje łapać. Ma za łokiecie zapięty uchwyt. Tak, jest uchwyt Kimura. Pytanie, czy Wodzyński będzie w stanie wyrwać tą rękę? Właśnie w ten sposób też Frankiewicz przegrał na ostatniej Gorilla Fighterina z zwycięzcą późniejszym tego turnieju Pawłem Nowakiem, ale teraz no, musi tutaj bronić trener z Mińska. Nie może dać się przekręcić rywalowi, nie może dać położyć się na bok. Teraz widzimy, łapie pod plecami swoją rękę Marcin Frankiewicz. No odpuścił Robert Wodzyński. Teraz próbuje Frankiewicz znowu się wykręcić spod Wodzyńskiego, który cały czas jest z góry, cały czas napiera i ma też przewagę tą kilogramów, która zwłaszcza w parterze, gdzie ci zawodnicy naprawdę ten parter mają na bardzo wysokim poziomie, czuć nawet różnicę 100 gram. Teraz świetne wyjście, wyszedł Frankiewicz, przetoczył się do żółwia, ale jeszcze brakuje trochę, żeby wyjść z pozycji zagrożonej. Tutaj nie łapie nogi, kontroluje jak na razie ten uchwyt, który ma uchwyt anakondy Robert Wodzyński. Teraz Wodzyński przechodzi za plecy, cały czas w żółwiu broni się trener klubu walki, grappler i organizator tej gali Marcin Frankiewicz. Przechodzi z drugiej strony Robert Wodzyński, a Frankiewicz wraca, próbuje gdzieś zahaczyć się do półgardy, jednak nie udało się to zawodnikowi z Mińska Mazowieckiego. Tu widzimy bardzo blisko kolano biodra, mostuje Marcin Frankiewicz, próbując zrobić miejsce, ale no tutaj próba ta spełzła na niczym. Wciska teraz przed ramię w twarz zawodnika z Mińska Robert Wodzyński. No cały czas tutaj bardzo wysoko to kolano. Próbuje wykluczać ten łokieć, tak jak Państwo widzą, gdzieś chować na swoim biodrze Robert Wodzyński. A Marcin Frankiewicz no tak jakby czuł się bardzo komfortowo tutaj z dołu. Jakoś niespecjalnie tutaj obawia się ataków swojego oponenta, no który tak, że tak powiem, nieco nieczysty sposób, może jak na zasady brazylijskiego jiu-jitsu, wciska twarz, łokieć Marcinowi Frankiewiczowi. No, wznowił walkę na środku Dominik Rajkowski. No, nie po to chyba zawodnicy walczą w klatce, żeby wznawiać walkę na środku. No, próbuje teraz spuszczenia północ-południe Wodzyński, ale zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Tam cały czas trwa walka o uchwyt, łapie głowę Frankiewicz. No zobaczymy, tutaj ciągnie się tym brzuchem Robert Wodzyński po macie. Próbuje dokręcać do duszenia Frankiewicz. No nie widzimy teraz twarzy trenera z Mińska Mazowieckiego, czy tam jest już odcinka tego tlenu, czy nie, ale odpuścił. Czyli tutaj Frankiewicz świetnie wybronił tą technikę. No cały czas z dołu Marcin Frankiewicz. No, w narożniku też widzimy no, całą armadę zawodników klubu walki grappler, łącznie z synem Marcina, 9-letnim Andrzejem, który dzisiaj jest też na gali. Kolejne przejście do bocznej. Znowu będzie próba podbierania Kimury przez Roberta Wodzyńskiego. Jest, znowu ma uchwyt, ale tylko jedną ręką. Oj, chyba wykręci. Tak, wykręci. Robert Wodzyński pokonuje Marcina Frankiewicza przez Kimurę. Gratulujemy. Za moment Krzysztof Skrzypek oficjalnie potwierdzi nam werdykt tej walki, a my chwilę porozmawiamy z Robertem Wodzyńskim. Po 4 minutach i 43 sekundach sędzia Dominik Rajkowski przerwał to starcie, które przez Kimurę wygrywa Robert Wodzyński. Zapraszamy do nas sponsora tego pojedynku, pana Roberta Patokę z firmy Rotrans, i poprosimy o wręczenie pamiątkowych pucharów obu zawodnikom.